Hej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie dosyć taki nietypowy filmik, ciekawy filmik. Niektórzy z Was pamiętają, że jakiś czas temu kupiłem chyba, nie wiem, 5 dysków uszkodzonych z Allegro lokalnie. Powiem Wam, że no naprawdę nie chciało mi się już z tym wszystkim walczyć. Przyznaję się, że mi się nie udało ich uratować. Trudny temat, chociaż tam było widać, że jest wykrywany kontroler. Już naprawdę nie chciałem się w to bawić, bo to jest cholernie ciężka robota. No i sobie tak rozkminiałem, jak niektórzy wiedzą wcześniej, że można dostać u Chińczyków fajne płytki, dzięki którym możemy sobie z takich dysków SSD, jeżeli będą kości pamięci oczywiście sprawne, wykorzystać je do stworzenia jakiegoś tam pendrive'a. I powiem Wam tak. Tu mam w ręce pendrive'a. To jest pendrive Intenso 16 GB. Kość ma 16 GB. Tu na niej pisze, po przeczytaniu ja wam przeczytam. Niestety nie mam mikroskopu, bo jak wiecie, HDMI grabber mi się zepsuł, także nie pokażę wam tego dokładnie. Tu pisze tylko PFC37, pod spodem AR, jeszcze pod spodem 1320. Znaczek jakiś S, Silicon Motion, nie wiem. I jak wykrywa tego pendrive'a w systemie? Ja sobie go włożę do USB-ka i pokażę Wam tutaj szybko na przechwytywanie okna. Get flash info. OK. Teraz robimy dostępne. Popatrzcie się. To jest ten pendrive. Jak widać, tutaj kontroler jest Alcor AU6989SNHL. Dokładnie na płytce jest jeszcze myślnik 2 na końcu. I tutaj pisze jeszcze, że kość pamięci prawdopodobnie to jest Mikrona. Mikrona NT29F1 coś tam, coś tam, coś tam. Typ pamięci MLC, czyli takie pamięci teoretycznie do tego pendrive'a mógłbym użyć, żeby coś tam sobie pomodzić. Tu Flash ID. To mi się w ogóle chyba przydadzą te informacje, bo będę chciał zrobić mały test. I powiem Wam tak. Wykrył, że to jest Alcortech, Rainbow Line, Intenso. Zgadza się wszystko. Pojemność dysku 15, coś tam, coś tam, czyli 16 giga. FAT32, 200 mA, coś takiego tutaj wykrywa. Czyli mamy już dane, że ten pendrive jest na kontrolerze Alcora. No i ma zainstalowaną pamięć pod prawdopodobnie Mikrona. I teraz pokażę Wam coś fajnego. Ja się przełączę na Firefoxa. Co sobie zamówiłem na AliExpressie i teraz będę na to czekał. Zamówiłem sobie takie oto płytki, cztery chyba sztuki. Tyle, że to są do układów troszeczkę innych. Widzicie, tutaj mają taki kwadratowy cały ten układ. I z tych dysków, które właśnie kupiłem na Allegro, wymontowałem sobie wszystkie, znaczy nie wszystkie, dwie chyba kostki, które pójdą na testy z takim tym adapterem MC 153-169 kulek. Tutaj o to chodzi. No i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że montuje się tylko na tym taką kość pamięci i możemy sobie zrobić z dysku twardego jakiegoś, który ma na przykład uszkodzony kontroler, pamięć pendrive. A jak wiemy, przy dyskach na przykład 128 GB mogą być 4 kostki na dysku, czyli będzie jedna kość 32 GB, mogą być dwie, czyli 64 GB. A już taki pendrive 64 GB, fajna rzecz. Przy dyskach już takich większych pojemnościach 512 GB, no to wtedy już mamy jeszcze lepiej. No i tutaj pisze, że twój układ EMC traci tylko główną funkcję kontrolera. No, czyli jak go wylutujemy, to
Możemy go wlutować z powrotem do jakiejś tej i nawet, wiecie co? Nawet można w ten sposób odczytać chyba dane, jeżeli chodzi o pamięci z telefonów, z tego co czytałem, już się tak dowiedziałem. Można odczytać dane, jeżeli pamięć generalnie nie była zaszyfrowana. Jeżeli nie była szyfrowana, wtedy wkładamy do takiej płytki, lutujemy i odzyskujemy wszystkie dane, które mieliśmy na przykład na jakimś uszkodzonym telefonie. Zarąbista rzecz. To tak z ciekawości wam to powiem, co się dowiedziałem. Dane techniczne, oczywiście tutaj ten. Na kontrolerze oczywiście Alcora. Tutaj jest chyba jakieś 4 coś tam. Alcor AU albo 6, już nie wiem, tu na jednym jest 4 czy 6, nie, 6. 6, 4 czy coś tam. Ciutko. Słuchajcie, druga płytka, którą znalazłem sobie na AliExpressie. Popatrzcie się. Ona kosztuje od 2 do 5 zł. No, też jest na Alcorze. BGA 316 272 obsługuje dyski 8CE. Powiem wam, że poczekajcie, zrobię na chwilę może pauzę, żeby je uspokoić. Cicho! Cicho, zawsze jak nagrywam, to musicie się drzeć. Słuchajcie, nie wiem tylko o co chodzi z tym 8CE. To chodzi coś o pamięć. Czy to są jedna płytka, czy dwie płytki? Znaczy dwie kości. Musiałbym sobie poczytać o wiele więcej na temat dysków twardych SSD, bo to jest kurde. A tu już mamy układ AU6989. Czyli kurczę, ten niby ten układ, co mam na tym Intenso, ma wyższy model, ale jestem ciekawy, czy obsłużyłby pamięć, jakbym wlutował do niej na przykład z tego jakiegoś dysku, a mam trochę tych kości, zaraz wam pokażę. No popatrzcie się, wygląda identycznie jak pendrive od Intenso. No identyko, też kontroler Alcora BGA 272. BGA 272 i patrzcie, tutaj pisze, że AU6989 obsługuje 8CE u dysku główna. No kurde, nie wiem właśnie o co chodzi z tym 8CE. Gdzieś mi świta w głowie, ale to chodzi o te układy pamięci, coś. Zaraz sobie poczytam gdzieś w Google. BGA 132, 136, 152. Takie obsługuje. Czyli tu mamy raz, dwa, trzy, cztery kropki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cztery i sześć, a są chyba nawet pięć. To wtedy będzie, nie wiem, 152 może. Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A na tym Alcorze dysku, ja go wyciągnę na chwilę, sobie tylko tak sprawdzę, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli na tym pendrive'ie 16 giga też mamy pięć tych tutaj, kropeczek. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 czy 6? Kurczę, to wygląda jakby były te raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A w ogóle to są dziwnie pozakrywane te. Dobra, to jak wylutuję sobie tą pamięć, zaryzykuję, poświęcę tego intenso i pobawię się nim. Jak coś uszkodzę, to najwyżej spróbuję potem wlutować z powrotem tą kość. Dużo nie ryzykuję, bo i tak ten pendrive gdzieś tam dostałem. Czy znalazłem go, już nie pamiętam. A chyba go znalazłem, jak pracowałem w odpadach, w elektrośmieciach. Dobra. Znaczy nie elektrośmieciach, tylko przy wywozie różnych odpadów z mieszkań i tak dalej. Ludzie wrzucali wszystko po prostu. I popatrzcie się, tutaj mamy jeszcze następny PCB IS-917, to jest chyba już na jakimś innym kontrolerze. Chyba nie na Alcorze. No generalnie można się zarąbiście bawić z tymi
takimi płytkami. Są jeszcze do iPhone'ów moduły, że możemy z iPhone'a wylutować pamięć i wlutować do takiej tej. W sumie mam 5S iPhone'a. Nie wiem, ile tam siedzi, 16 giga czy 32 giga? Jest zablokowany. Mógłby posłużyć na taki test. Na dawce takiej pamięci. Kurczę, no. I tak z tym iPhone'em nic nie zrobię, także leży bez sensu w szafce. Słuchajcie, dobra, to jeżeli to tyle, jeżeli chodzi o, widzicie, tu macie jeszcze Max 4CE. A, widzicie? Max 4CE. Wsparcie IC, BGA 152, 132, 136. Dwa chipy lutownicze. Każde żetony potrzebują 2CE, ale jeśli spajasz jeden chip w PCB, max 4CE. Ktoś to rozumie? To są 2CE, ale jeżeli jeden, to będzie 4CE. Kurde, nie kumam tego. Serio. A powinienem z taką zabawą. No, te są fajne. Być może ja sobie też zamówię po wypłacie, która i tak będzie marna, bo na chorobę byłem, koronawirus. Słuchajcie, dobra, tyle jeżeli chodzi o te kostki z AliExpressa. Można fajnie się bawić, naprawdę fajnie. Oczywiście jeszcze trzeba mieć sita, kulki, żeby to przekulkować. To wszystko na szczęście mam. Także co? Lecimy z tym pendrive'em 16 giga. Popatrzcie się, ile ja mam tutaj kości, żeby robić eksperymenty. Pierwsza kość. Co to jest? Sandiska. Na bank to jest prawdopodobnie 64 giga albo 32. Chwila, niech pomyślę, ile tam było tych kostek Sandiska. Bo jak 4, to 32 będzie giga. Ale z tego, co coś czuję, to jest taka SanDisk druga, SanDisk trzecia, a gdzie czwarta? Tu jest SkyHynix trzecia, ze Sky, o, jest SanDisk. Czyli dobrze, SanDiska 4 prawdopodobnie po 32 giga. Czyli 32 giga mogłoby zatrybić z tym pendrive'em jeszcze SanDiska. No ciekawy jestem, co się stanie, jak wlutuję do tego. Jedną tutaj nawet są kuleczki, bo tak pięknie wlutowałem. Nie, nie wlutuję. Ta jest mniejsza. Tak, czy mi się zdaje? A, widzicie. Nie wlutuję, bo to mam. Sandiska jest o wiele mniejsza i to sporo. Nie wiem, czy to będzie widać. Zrobię w ogóle makro. Ustawię tryb makro. Autofokus, makro. I zobaczcie, może jeszcze dam troszeczkę jaśniej. Jednak już widzicie, nie wlutuję tutaj Sandiska. Bo jest o wiele mniejsza. Jeżeli przyłożymy sobie do tej, to jest. Muszę się bawić znowu. Nie wiem, to chyba nie będzie widać za bardzo. O, taką może. W ten sposób ułożyłem. Widzicie? Jest sporo, sporo mniejsza, czyli. Sandiska to są ile tych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sandiska, słuchajcie, to jest pięć kuleczek w prawo, licząc od lewej strony, i potem jest ile ja tu podliczę sobie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pięć w dół. Pięć na pięć. Jeżeli chodzi o Hynixa
SK-Hynix. No to tutaj mamy, już wam powiem, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale już w dół mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widzicie? O jedną kulkę i dopiero Hynixa pasują do tego. Czyli ja sobie zamontuję Hynixa. Tylko właśnie jeszcze te oznaczenia. 2C, 2CE, 4CE. Nie wiem za cholerę, kurde, o co tu chodzi. Czy to jakoś są montowane kości pamięci w odpowiedni sposób na płycie. Dobra, tylko SkyHynixa ja mam jakąś pokulkowaną? Nie mam. Nie mam pokulkowanej, będę musiał kulkować. O kurde. Ale za to mam super patent na kulkowanie. Wyczaiłem sobie tą płytkę, co mam tutaj do podgrzewania. Wyobraźcie sobie, że taki układ kładę na taką płytkę. Zakładam na to sito. Oczywiście wcześniej sobie robię dwie kulki, chociaż żeby były po przeciwnych stronach, żeby sito fajnie siadło, się nie ruszało. I wiecie, jak się kulkuje? No coś pięknego po prostu. Same kulki, bez nawet stacji Hot Air, same kulki się pięknie układają, lutują do układu. Nawet hota nie muszę używać, bo tu idzie 260 stopni. Tym mogę oczywiście sobie roglować, ale jak nie podłączę tutaj pod USB-ka tego, to wtedy nie ma kontroli temperatury i wtedy to tak działa, że na maksa tak jakby działało. Jedynie co sobie mogę tutaj sterować tą regulacją mocy na wyjściu grzałki, żeby się dłużej rozgrzewała. Dobra, słuchajcie, to kulkujemy te pamięci. Sito jest. Także będzie zabawa z kulkowaniem. Nie pamiętam, jakie tu idą, czy 0,40 czy 0,45 mm. Ale najpierw to sobie wylutujmy tą kość. I najpierw się tym zajmiemy. Ja sobie odłożę te pamięci Hynixa. Jeszcze jedna jest w tym dysku Lightona, którego robiłem, ale no nie chcę już mi się przy tym grzebać, szczerze mówiąc. Wolę już się pobawić w odzyskiwanie właśnie takiej pamięci na takich płytkach. Nie wiem, jak to zadziała z tym Alcorem. Jak nie, no to wtedy będę próbował odratować z powrotem tą kość pamięci, nakulkować ją. No i wstawić z powrotem. No jeżeli mi się to uda, no to będzie fajnie, bo będzie ten pendrive ciągle działał, ale jeżeli coś spartole, no to nie będzie działał. Filmik wrzucam oczywiście, czy będzie powodzenie, czy nie będzie powodzenie, to i tak go wrzucę, żebyście sobie oglądnęli coś ciekawego przy okazji. No i dobra, ja robię pauzę. Spróbuję to jakoś tutaj sobie położyć, okaptonować ten chip, żeby mi się tutaj nic nie poroztapiało. Płytka, jeżeli chodzi o warstwę, to jest tak cienka, że strasznie się boję ją grzać na chocie mocno. Mówię, to jest jak wafelek jakiś taki. Cieniutki wafelek, który jakbym nacisnął mocniej, to już by się złamał. Także ja sobie okaptonuję do tego miejsca wszystko, tak żeby mi nawet tutaj zrobię kaptonem na tych diodach, no też w szczególności diodach, żeby mi się nic nie podczepiało. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kapton, no to mango bardzo dużo. Dosyć szeroka taśma, kupiona w Gołtroniku, jak coś. Przydaje się, bardzo się przydaje. Dobra, słuchajcie, jedna strona już okaptonowana. Tak do tego. Mam nadzieję, że to jakoś zobaczycie. No i teraz jeszcze tylko tutaj, z tej strony minimalnie kaptonu dam, żeby mi tej diody tam nie uszkodziło. Dobra, płytka okaptonowana. Został tylko sam moduł od pamięci. Także zaczynamy powoli zabawę z wylutowaniem tego. Dobra, lecimy z tematem. Jeszcze nie podłączyłem tego pod zasilanie. Najpierw naniosę sobie troszeczkę topnika. Tak, żeby on podpłynął tam pod ten układ.
Dobra, słuchajcie. Jednak użyję sobie hota, wspomogę się hotem. Ustawiłem na hocie 300 stopni. Włączam do prądu tą płytkę, żeby się grzała. Będziecie nawet chyba, bo nie będziecie tego widzieli. Szkoda. Szkoda, szkoda, bo fajnie by to było pokazać. Dobra. A może jakbym zrobił to powiększenie? Przesunę trochę tą. Czy ona się w ogóle załączyła? Tu jest 220 chyba, pamiętajcie. Tak, załączyła się. Grzeje. I teraz co zrobię? Może sobie gdzieś myszkę z boku. Będę widział po topniku, co się dzieje. Ok, zwiększam moc, jaka idzie na tą grzałkę, bo to jest regulator mocy do 2 kilo. Watów. Tak. Topnik mi się już fajnie tam rozpłynął. To jest dosłownie chwila, moment. Wiecie, co jest fajne? Że jak porzucicie taką płytkę na takim podgrzewaczu i ten topnik wam zaczyna tak fajnie powoli się rozpływać i schodzi pod układ. Teraz sobie uruchamiam moją magiczną stację Baku 858D. No i zobaczycie, jak będę próbował ściągnąć ten układ. Powinno mi to pójść dosyć szybko. Tylko mam nie taki rozstaw pęsety, żeby go złapać. Dobra, mam kłopot. Muszę sobie użyć albo rozszerzyć ją. Trochę ją rozszerzę, dobra. Teraz powinna mi złapać. Ok. Także lecimy. Będę grzał w stronę bardziej. Na tej płytce powinno to dosyć pójść szybko. Na pewno mi się pady pod spodem nie urwą, ponieważ pod spodem jest. Podgrzewana. 300 stopni, pamiętajcie, mam na stacji. Nie 380. Dlatego, że pod spodem mi grzeje dosyć. Układ już pływa powoli. No, zwiększę sobie troszeczkę. Mam 310, 20, 30, 340 stopni. Bo widzę, że już powinienem go dawno ściągnąć. Ha! Ale wyskoczył. Dobra. Teraz zmniejszam sobie moc. Żeby nie grzało mi tego, w ogóle wyłączę sobie z zasilania. Cały ten. Poczekam chwileczkę. Układ już mogę złapać, ale jeszcze samego pendrive'a nie będę ruszał. Widzicie, już uszkodziłem troszeczkę kulki, natomiast tutaj niech on sobie jeszcze poleży, niech ta temperatura spadnie sobie, jakby to powiedzieć, bezwładnie. Próbuję teraz ten układ wziąć do ręki, tak patrzę się na kulki, no praktycznie, prawie idealnie ściągnąłem. W sumie tutaj, w sumie można by zrobić coś takiego, że tylko dołożyć parę kulek. Tylko żeby je dołożyć, to będę musiał, niestety, to jest ten układ. 16 giga. I on ma ile tutaj, tych kuleczek? On ma... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć od lewej strony i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli ten układ jest identyczny jak te tutaj z Skyhenixa. No i słuchajcie, robimy test. Być może będzie tak, że Skyhenixy są uszkodzone, tak? Tego nie wiem. Dlatego robię taki eksperyment. Co teraz muszę zrobić? Jest strasznie dużo zabawy z takim czymś. Myślicie, że
podłączenie takiego czegoś to jest chwila, moment, ściągnięcie. A tu musicie tak o, położyć taką płytkę do podgrzewania, uruchomić stację Hot Air, nanieść topniku, mieć pensety. Żeby teraz ten układ nakulkować, muszę ściągnąć cynę stąd, czyli muszę sobie odpalić stację T12. Stację T12, która jest ciągle podłączona. O, już nie podłączę, bo mi się kabelki pourywały. A zasilacz co? Wyłączył się? Wyłączył się, bo było zwarcie. I gdzieś tutaj mi jeszcze wtyczka wyleciała. Aha, czyli to było to, co nadepnąłem jakiś czas temu. Dobra, czyli ja zasilacz muszę z zasilania wyłączyć. Tak czy siak. I teraz muszę sobie te kabelki z powrotem jakby porobić. Tym razem utnę je równo. Dobra. Są kabelki do stacji T12 oczywiście. Teraz się tutaj bawię w ściąganie izolacji z nich. Bo żeby ściągnąć, oczyścić te pola, muszę niestety użyć stacji T12. Chociaż robią nieraz tak, że na podgrzewaczu chyba nawet potrafią czyścić pola. W sumie sobie wyłączę też go, bo pomoże mi chyba i to dużo w oczyszczaniu tego pola. Nie będę się martwił, że mi się jakieś pady pourywają. Dobra, teraz plus do plusa. Plus do plusa. Minus do minusa. I stacja T12 będzie działać. Dobra. Podłączam sobie do kolby tutaj. Włączmy sobie teraz T12. Dobra, T12 włączona. Tak? Nie działa. A tu źle czego? Zasilacz się wyłączył. Jeszcze raz podepnę. Słuchajcie, zasilacz mi się nie włącza. Pytanie dlaczego? Wyciągnąłem jeden kabel. No, zasilacz mi się nie włącza. Aha, dobra, wtyczka wypadła. Jezu, ale jestem głupi. Wypadła wtyczka, która zasila ogólnie cały zasilacz. Także ja sobie muszę podłączyć. Ok. Dobra, i teraz powinna stacja się włączyć. No i włącza się, dobra. Czyli niech się podgrzewa. I teraz tak, co potrzebuję? Potrzebuję na pewno plecionki, którą to będę robił. Na pewno trochę nałożę sobie pasty. Dobra, podłączę z powrotem płytkę, by się nagrzała. Na minimum jest. Dobra, damy na połowę. I teraz trochę topnika, którym ściągniemy tą. Aha, jeszcze cyna. Cyną sobie polecimy. Polecimy tinolem. Świetną cyną zresztą. Słuchajcie, najpierw polecę tinolem. O, już widzę, że się tutaj mocno, mocno, mocno delikatnie, aż się błyszczą teraz te wszystkie kulki. Słuchajcie, lecę tylko muskam te pady. Dobra. I teraz użyję plecionki. I to będzie już trochę dłuższa zabawa, bo mam
dosyć cieniutką tą plecionkę. Ale na pewno nią ściągnę superancko całą cynę z tego. No. Robi robotę taka płytka do podgrzewania. Serio. I to mega robi robotę. Sobie tylko jeżdżę. Żadnego pada tutaj nie uszkodzę. Bo jest jeszcze topnik. Okej. Tu jeszcze. Dobra, słuchajcie. To mam w miarę oczyszczone. Sobie obetnę teraz tylko plecionkę, bo już jest mocno, mocno zużyta. I teraz co? Teraz jeszcze dałbym trochę cyny, znaczy trochę topnika. Zaskwierczało. A wiecie dlaczego? Bo ten topnik niestety zmieszałem troszeczkę z... czym to ja go mieszałem? Czymś tam chyba z izopropanolem. Dobra, teraz sobie jeszcze doczyszczę tą płytkę, żeby wszystkie te... I tu chyba wychodzi ta kalafonia z tego tinolu. Wow, się dotknąłem. Kurde, jak to podejść? Ta plecionka też. Taka cieniutka plecionka też nie jest taka do wszystkiego najlepsza, bo strasznie dużo czasu schodzi przez używanie jej. Dobra. Słuchajcie, ja teraz sobie wyłączę tego podgrzewacza i oczyszczę pola lutownicze tutaj, które są. Do tego celu użyję sobie oczywiście izopropanolu. Namoczę końcówkę. Tylko to jeszcze nie. Taką płytkę wezmę, sobie ściągnę tu z boku, położę. Podmucham troszeczkę, żeby jeszcze ostygła ona. Mam nadzieję, że... O, już mi nawet odpadł tutaj kapton. Aha, wy tego nie widzicie. Dobra, teraz odpadł mi tutaj już z tej strony kapton. Więc teraz pobawię się w czyszczenie go. Elegancko. Muszę zapamiętać, chyba będę wiedział, która strona to która była, nie? Dobra, słuchajcie. Sobie wezmę, złapię, spróbuję. Gorące, gorące trochę. Kurde, pięknie to wyczyściłem. A czy w pewnym momencie nie wiedziałem, która to która strona? Wszystkie elementy są. Chip jest. Genialna taka płytka jest. Muszę sobie kupić większe rozmiary, bo naprawdę przydaje się i robi robotę. Zobaczcie. Bo nie będzie tak widać. To jest ta, którą czyściłem, a druga to jest nieużywana. Ona jeszcze ma taki złoty kolor. No i tutaj już mogę wlutować. Uwaga! Sky Hynixa. Sky Hynixa, oznaczenie. Mam nadzieję, że będzie widać coś tam. Chyba, że przyłączył się znowu na makro i próbował wam to pokazać. Ok. O, teraz lepiej chyba być. Model
H270 EGLU DB BR. Taką kość spróbuję wlutować zamiast, o teraz wam pokażę tą kość, którą wlutowałem. Tylko gdzie ona jest? Zawsze mam ten problem z tym burdelem. Aha, tutaj chyba. No, popatrzcie się, tą wylutowałem praktycznie tutaj. Trzeba będzie dwie kulki, kurczę, dwie kulki. No to ściągnę to. Może środek ściągnę. Tą. No tą tasiemką miedzianą. I potem położę na kulkowanie. A tu jest oznaczenie tego, tej kości 16 giga. Jest oznaczenie. Kurczę, żebyście to zobaczyli, chociaż ciężko jest strasznie pokazać. No nie pokażę wam tego. Ani tak, ani tak. Może tak. O, widzicie, nie? PC PFC37 AR13222 i taki znaczek S. Dobra, to jest ta kość 16 giga. Teraz trzeba będzie wlutować. Nie wiem, chyba 32 giga. To będzie. I tylko jeszcze gdzie jest kropka tutaj? Aha, czyli w ten sposób. W ten sposób pokażę wam. Tu jest kropka. W tym miejscu. No i kropkę mamy też. Gdzie? Tutaj. Czyli w ten sposób mniej więcej. Trzeba będzie wlutować tego Hynixa. Bo tutaj mamy kropkę w tym rogu. Czyli dokładnie gdzie tutaj jest pierwsza kropka, pierwszy pin. Dobra. Zostało mi nakulkowanie continuous, ok. Zostało mi nakulkowanie tej kości. Położę sobie ją już od razu na podgrzewacz. Dwie kulki najpierw, bo jak mówiłem, hotem sobie postawię je. Ale to zrobię bez nagrywania, ponieważ będę musiał się tutaj troszeczkę naschylać. A ja chcę tylko dwie kulki, żeby potem położyć na to sito. Dobra, ja sobie zapauzuję i z tymi kulkami, jak ogarnę, to lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, 0,45 mm pójdą kulki BGA 6337, czyli ołowiówki, nie bezołowiowe. I powiem wam tak. Mam w ogóle taką 0,20, 0,30, 0,40, 0,45, 0,50, jeżeli chodzi o kulki BGA. Nawet dużo, dużo. Te takie 0,20 to już naprawdę do ekstremalnych układów jakichś takich w telefonach. No to co? Lecimy z kulkami. Muszę sobie wziąć igłę. Niestety. Ale igły są. Ja tu nawet gdzieś jedną miałem. O jest, która mi ostatnio upadła. Dzisiaj sprzątałem i ją znalazłem. Słuchajcie, igła, żeby sobie dwie kulki tutaj położyć po przeciwnych stronach. Włączę podgrzewanie, także ta kulka mi praktycznie sama się przylepi do tego. I potem zabawa z sitem i kulkowaniem. Mała zmiana planów. 0,50 użyję. 0,45 są chyba, kurde, za małe. Nie wiem, tu chyba nawet idą jeszcze większe niż 0,50 do tego. Ale użyję 0,50, największe jakie mam do tego, do tej kości. Dobra, słuchajcie, dwie kulki mam położone po przeciwnych tutaj rogach. Włączam teraz podgrzewanie tego. One się same przykleją. Nawet nie będę musiał hotem nic robić. Wiecie co, powiem wam, że bardzo brakuje mikroskopu, bo po podłączeniu, czy znaczy po
kładzeniu tych kulek tutaj na ten układ, no to bez mikroskopu. Mam oczywiście stereoskopowy, mógłbym sobie to jakoś fajnie położyć na podstereoskopowym, ale dwie kulki to jeszcze ujdzie. I tak będę musiał to robić podstereoskopowym później, jak już nałożę sito, bo jednak te kuleczki układać tak gołym okiem to jest przerąbane. Dobra, teraz mi się rozgrzewa ten cały ten do 260 stopni. Ja się tak tylko minimalnie tutaj będę próbował patrzeć, czy te kulki siądą. No i widzicie, jak się nie ma mikroskopu, to takiego nawet cyfrowego, to jest lipa cholerna. Bardzo duża lipa. Jakbym miał tą kamerkę na USB-ka, no to wtedy, no, fajna zabawa, nie powiem. Dobra, widzę, że już łapię powoli. Trzeba troszeczkę poczekać. Ale mówię, one się same przykleją. Dlatego chcę zobaczyć, jak bez stopnika, jak one się przykleją. Znaczy rozpłyną, bo musi się rozpłynąć taka kulka na padzie. Nie wiem, to ile, 3 minuty, zanim to się rozgrzeje mocno. Chociaż stopnikiem, z tego co pamiętam, lepiej się rozpływały. I pod mikroskopem widziałem, jak one się roztapiają, nie? Kiedy już jest ten proces topnienia. Teraz tego niestety nie widzę. Ale jedna już chyba na pewno widzę, że się przykleiła. Dobra, ja wyłączam podgrzewanie. Także teraz będzie trzeba poczekać troszeczkę, zanim temperatura na tyle spadnie, że mi się tutaj te kuleczki zrobią twarde. Także ja robię na chwilę pauzę i widzimy się za chwilkę. Dobra, słuchajcie, ja już dalszy proces kładzenia kulek będę sobie robił pod mikroskopem stereoskopowym. Coś wam pokażę, co ostatnio mi się stało z mikroskopem. Położyłem sobie takie coś od dysku HyperTeka, to jest aluminiowe, na tym i na to położyłem tą. Jak wiadomo, ciepło przewodzi przez metal, tak? To bardzo dobrze. I także to się rozgrzewało, potem to. No i się tak wtopiło, że aż potopiło mi całą obudowę. Dlatego teraz sobie położę tutaj jakąś deskę, żeby deska amortyzowała tą temperaturę. Położę sobie pod mikroskop. Będę robił to pod mikroskopem, tylko teraz jest cholernie tutaj wszystko krzywe, a wiecie, przy kulkowaniu poziom to jest podstawa. Serio wam mówię. Jeżeli macie sito nałożone, to jeszcze pal licho, ale jak bez sita byście chcieli kulkować jakiś, powiedzmy, mały układ, no to poziom to jest. Musi być poziom. Tutaj akurat tego poziomu zbytnio nie mam, chociaż mi to tak nie będzie przeszkadzało. Także lecimy z tematem. Ja sobie biorę z tymi dwoma kulkami ten układ. Teraz położę. Gorące, to jest cały czas rozgrzane i to cholernie rozgrzane. Położę sobie na to. Ok. I teraz będę widział mniej więcej pod mikroskopem, jak te kulki będą mi wpadać tam do tego sita. No widzicie, to jest taka futrzarka, że tak powiem. Wszystko lata, nie trzyma się, nie ma to, kurczę, takiej stabilności, jakbym chciała. Stabilność przy BGA to jest podstawa. Przynajmniej się nie denerwujecie tyle. Sito do BGA. W tym wypadku to będzie 5, czyli to będzie ile? Raz, dwa, cztery, pięć. Ten drugi. Czyli to będzie BGA 152. BGA 152. No widzicie, nawet już wiadomo dzięki sitom, jakie to jest, ile to jest kulek.
Czyli ja sobie teraz położę tak. Ten układzik tutaj na tą płytkę. OK. Teraz na to muszę nałożyć sobie sito, moi drodzy. Ale to już sobie, wiecie co, ja już zrobię sobie to pod stereoskopowym. Robię pauzę, jak tam nałożę te kulki i uda mi się to nakulkować, to wam pokażę, jak to wyszło. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. 45 minut, ale kurde, masakra. Pokażę wam coś. No naprawdę polecam robić dwie kulki. Sito wtedy wchodzi idealnie na układ. Wręcz perfekcyjnie. Dziękuję, że mi tak podpowiedzieliście w komentarzach, bo kiedyś co ja wydziwiałem, jak ja się męczyłem, to jest po prostu masakra jakaś. W ogóle nawet tutaj mogłem tego nie ucinać. Faktycznie, jak mi ktoś tam zwrócił uwagę na to, że źle zrobiłem, że tutaj wyciąłem to. No ale teraz wiem, że już można sobie poradzić o wiele lepiej z takimi układami i sitami BGA. Słuchajcie, od drugiej strony podklejone kaptonem. Teraz co robię? No składę to pod mikroskop, kładę kulki. Jak wszystkie kulki ułożę, włączam podgrzewanie. Daję trochę topnika, żeby się rozlał jeszcze tutaj po układzie. No i będę obserwował, co się dzieje pod mikroskopem. O, w ten sposób. Sobie to tutaj położę. Mam nadzieję, że coś tam będę widział. Dobra, lecimy. Słuchajcie, wielka prośba do Chińczyka, który rozumie polski i ma jakiś kontakt z wielkimi guru na AliExpressie albo jakimiś firmami, które produkują jakieś tam rzeczy do elektroniki. Mam taką prośbę. Proszę was bardzo, wymyślcie jakieś urządzenie, które by wyrzucało kulkę za kulką prosto do sita. Do dziurki, tak? Może być ręcznie. Żebym coś naciskał tylko i pyk, jedna kuleczka mi wypada w dziurkę, pyk, druga. Nie musiałbym wtedy tą igłą przesuwać tych kulek cholernych. Tu jest tylko 152, ale co dopiero jak układy są po 400 czy więcej kulek. Także jak macie pomysł, jak takie urządzenie zrobić na kulki, no to będzie geniusz. To tyle. Działam dalej. Praktycznie 90% już położone. Czy tam 80%. Dobra, słuchajcie. Kulkowanie już układu mam za sobą. Powiem wam, że na takim podgrzewaczu kulkowanie to jest poezja. Poezja. Najlepiej sobie... Chyba nie, no 260 stopni ta płytka jak osiąga. Wtedy kulkowanie, jeszcze wspomożenie się hotem od góry. Coś pięknego. Sobie to obserwowałem przez mikroskop, jak w ogóle kulki się zachowują. To jest naprawdę poezja. Ściągam teraz sito z tym. Mikroskop sobie z tym dam na bok na razie. Powiem wam, że to jest ciągle mega gorące i nie chcę, żeby mi potopiło mikroskop. Okej, dobra. Niech se leży tutaj z boku. Odłączone jest i tak. Widzicie, jak to jest. Jeszcze w dodatku mam trzy te śrubki, gdzie były cztery, jedną gdzie zgubiłem i się na jedną stronę chwieje. Dobra, słuchajcie. Sito trzeba będzie wyczyścić. Zawsze czyszczę sito, żeby było czyściutkie. Bo jednak o sita trzeba dbać. Powiem wam, ten układ, no nawet kapton się nie odkleił zbytnio. No to co, ściągamy i zobaczymy, jak nam się kuleczki przylutowały do naszego układziku. Mam nadzieję, że będą wszystkie przylutowane. No tutaj gdzieś na bok sobie przykleimy. Potem sito sobie ładnie wyczyścimy. No i teraz wyciągnięcie tego modułu. Ja sobie zrobię tak, położę sito nad ręką, wezmę igłę, delikatnie będę naciskał tutaj na te kulki. Albo może inaczej,
Złapię od drugiej strony. Wiem, że po środku nie ma kulek. Teraz ze ściąganiem jest problem. Boję się, żeby nie uszkodzić go. Ale jak się mocniej naciśnie, już mi wypadł na rękę od drugiej strony. Sito, jak mówię, do umycia idzie zaraz. No i zobaczmy sobie ten cały układ. Ja wam go pokażę pod makro. Tutaj ustawię makro. Ok. I powiem wam tak. Nakulkował się cały idealnie. Perfekcyjnie jest nakulkowany. Wszystkie kuleczki jak fabryka. No niestety mówię, nie pokażę wam tego pod mikroskopem, ponieważ no zepsuł mi się HDMI grabber. Także mogłem pod kamerką taką Microsoftu, ale ona jest coś zrąbana też. Dobra, słuchajcie, to mam zrobione. Ja sobie czyszczę sito. I będzie mega test zaraz z wlutowaniem tego tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze dobrą stroną go wlutuję, bo jeżeli okaże się. Poszukam jeszcze wersji tej pamięci, gdzie jest pierwszy pin, żeby nie wtopić. Dobra, czyszczę sito sobie. Robię pauzę i lecimy dalej. Ciekawe w ogóle, co z tego wyjdzie. Czy coś wyjdzie? Jak nie wyjdzie, no to. Kurczę, potem będzie zabawa z wlutowaniem, znowu czyszczeniem. Oj, trochę czasu już na tym straciłem. Dobra, lecimy. Słuchajcie, wiecie czego używam do czyszczenia sit? Benzyny ze stacji benzynowej. Oczywiście zapach, jak to zapach, benzynki, lubię. Ale sito jest czyściutkie. I możemy sobie lecieć dalej. Dobra, słuchajcie, ja sobie tak na Firefoxie rozkminiłem mniej więcej. Jak tu widzicie, jest zamontowane. Tu jest kropka. Tu jest pierwszy jakby pin. Także będziemy wiedzieć, jak zamontować ją na tym pendrive'ie 16 GB. No i co? I powoli zbliżamy się do operacji montującej całą tą pamięć. W tym pendrive'ie. Także ja sobie tutaj już szykuję co nieco. Pendrive. Tu jest pierwszy pin. Z tego co widziałem, my mamy też tutaj pierwszy pin. Idealnie wyczyszczona już tutaj stopnika. Cała płyteczka. Powiem wam, no perfekcyjnie się kulkuje na podgrzewaczu, po prostu jak fabryka, nie ma co ukrywać. Sam jestem zdziwiony, że mi to tak pięknie wychodzi. Dobra, jeszcze raz. Pierwsza, tu jest kropka, czyli ja tą kość będę musiał sobie umiejscowić. Mówię, nie mogę wtopić. Dobra, tu jest kropka, ok. I teraz tylko odpowiednio muszę sobie. O, to będzie idealnie. Coś takiego. Kładziemy na podgrzewacz i lecimy z tym tematem. To już będzie naprawdę większy etap całej tej roboty, którą chcę wam pokazać, bo jest masakra, już 54 minuty. Słuchajcie, układ już wlutowany. Ja sobie obserwowałem, co się dzieje pod mikroskopem. Po prostu perfekcyjnie jest wlutowany, że tak powiem. Serio. Było widać, jak siada. Ruszył się minimalnie. Makro. Makro i to będzie z makra już pokazane. Kulki idealnie dociskają tutaj.
do tej płytki perfekcyjnie usiadł. Jestem pewny, że siedzi na 100%, przylutowany jest dobrze. A jak nie, to go po prostu jeszcze topnikiem podleję i jeszcze raz przegrzeję. Dobra, robimy testa. Specjalnie do tego wyciągnę, wiecie co? Hub USB, na którym będę tutaj wam pokazywał. Podłączę się też do menadżera zadań. Zobaczymy, czy coś w ogóle wykryje. I teraz pytanie, kto obstawia, że to w ogóle ruszy? Bo ja 90%, że nie wstanie, bo to po prostu jest inny flash, nie do tej pamięci. I potem być może będzie zabawa w szukanie odpowiedzi. Czy da się tego pendrive'a sflashować jakąś taką wersją firmware'u, który by odczytał tą kość? To będzie dopiero szkoła jazdy. Także ja robię pauzę, idę po USB hub, który tutaj sobie położymy i zobaczymy, co się będzie w ogóle działo z tym pendrive'em. Czy się zapali w ogóle chociaż dioda w nim? Dobra, słuchajcie, hub USB. Ja sobie tutaj uruchomię menadżera urządzeń. Menadżer urządzeń. To będzie mega. Jestem ciekawy, co to w ogóle, czy coś wykryje, czy nie wykryje. Dobra, przechwytywanie okna. Menadżer urządzeń. Gdzie tu jest menadżer urządzeń? Ok. Daj widoczny. Zmniejszę troszeczkę, żeby było więcej widać. Ok, powiedzmy, że w ten sposób. Albo może trochę więcej. Dobra. Albo jeszcze pomniejsze. Żeby było widać, nie wiem. Dobra, zróbmy tak. Ok. Czyli musiałbym sobie go jeszcze tutaj powiększyć troszkę. Dobra. I teraz tak. W menadżerze urządzeń ja sobie zwinę tą stację dysków, rozwinę. Jak widzicie, mam dwie stacje dysków Hitachi. To jest dysk talerzowy i SSD. Także teraz podłączamy tego wariata. W ogóle uruchomiony jest też program Flash Drive Information Extractor. Tak się nazywa. Także zobaczymy sobie potem, czy coś w ogóle wykryje z pamięci. Pierwszy test. Podłączenie pod huba USB. Hub USB podłączony do innego huba USB 3.0 niby. I ten dopiero jest tam. Dobra, ale powinno działać. Podłączamy. Co się stanie z tym pendrive'em? Gdzie jest dioda? Dioda jest z tej strony. Czyli w ten sposób go podłączę, żeby było widać diodę. Dioda świeci. Słuchajcie, coś wykrywa. Generic USB flash disk USB device. No nie, chyba zaraz walnę barana. Jeżeli w ogóle to coś wykryło, muszę się w menadżerze aż przyłączyć, bo nie wierzę w to. Generic USB flash drive USB device. Pytanie. Ile to wykryło? Dobra, poczekajcie. Przyłączę się teraz na tutaj na aplikację z tego wykrywania. Gdzie to jest? Flash Extractor. OK. Teraz mamy Flash Extractora, którego ja sobie odświeżę. Tylko jak tu teraz go odświeżyć? Copy results. OK. Nie, no dobra, będę musiał uruchomić jeszcze raz tego Flash Extractora. Znikło mi. Ja pierdzielę. Dobra, get flash info. Słuchajcie, uruchomiłem go. Nie wiem, czy to będzie widać w OBS-ie. Muszę jeszcze raz spojrzeć. Jest, dobra. I teraz get USB flash information. Chwila prawdy. Hyniksy były wrzucone. Pamiętacie, nie? Ale to działa. Wyszło. Nie no, aż się sam sobie dziwię, że za pierwszym razem jeszcze się tak cieszę, a nie wiadomo, co w ogóle tutaj, kurczę, pokaże nam ten flash drive i nawet nie wiem, co, czy nie, dysku mi nigdzie nie wykryło, bo okienko wyskoczyło. Dobra, robimy.
Get USB Flash Drive, Flash ID, AD, Memory Chip, Not Available. Widzicie, nie wykrywa. Psychikalny jest 0 bajtów. 0 bajtów. Czyli kurczę, teraz będzie zabawa. W co? Flash Channel Single. W jakiś takie ten. W ogóle nie wiem, gdzie tego szukać, kurde, żeby zaprogramować go tak, żeby on mi wykrył tego Hynixa. Flash ID. On ciągle ma tego flasha wgranego. Tak podejrzewam. Chip code 0x56. Dobra, ja zobaczę sobie tak z ciekawości, czy w ogóle są jakieś widziane dyski twarde? Na moment. Ten komputer. Dysk USB. A jak go wyciągnę? Aha, czyli dysk. Widać dysk USB. Dysk USB. A jak dam co? Formatuj. W stacji dysków E nie ma dysku. Włóż dysk do stacji dysk USB E. Dobra. Trzeba szukać teraz, ale kurde, nie, no teraz, żeby to znaleźć, to jest mission impossible. On się włączył, tylko nie jest wykrywany. Nie jest wykrywana ta kość. Dobra, ja idę sobie, robię pauzę, idę poszukać jakiejś informacji, czy w ogóle można tego pendrive'a jakoś zaprogramować, żeby zobaczył inną pamięć. Chociaż wątpię w to szczerze. I zaraz wracam. Słuchajcie, ale ja się przyłączę teraz na pulpit, coś wam pokażę. Alcor, Alcor. Dobra, to jest ten Alcor uruchomiony. Popatrzcie się. Wykrył mi w E jako tego pendrive'a z zainstalowaną tą pamięcią. Capacity, czyli pojemność 32,768.0 mega, ID AD3A14AB4224ACE2. A, czyli to jest pamięć CE2. Dobra, teraz już troszeczkę rozumiem mniej więcej, o co chodzi z tymi CE2, 4E8, czy jakoś tak CE8. I popatrzcie, tutaj Hynixa to jest H27. B8R. No zgadza się, bo teraz trzymam jedną kość Hynixa, taką samą, którą wylotowałem z tego dysku SSD. Pokażę wam. Tutaj mam. I to jest dokładnie ten sam model. H27. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? H27. Końcówka B8R SK Hynix. No i tak samo mi tutaj pokazuje w tym programiku. Tutaj, jak widzicie. Czyli kurczę, on wykrywa ją. Tylko teraz pytanie, jak to zaprogramować, żeby on kurczę dostał się do. O, tu jest nawet start setup. Setup. Password. Jaki tu jest password? Change password. Ja daję setup. Boję się coś teraz mieszać, bo skoro wykrywa mi z tą pamięcią tutaj Alcor MP. Czyli kurde, kwestia zaprogramowania go tak, żeby on widział tutaj GetMP info. Fatures Get Production Information. Dewizy statów Windows. Aha, on teraz mi chyba pobiera dane MP info.
UDisk MP Information? Chyba, nie wiem. Powiem wam, że no to jest już taka zabawa dosyć zaawansowana. Znaczy zaawansowana. Nie jest łatwa, nie? Ale popatrzcie się, dostaje się jakoś do tej informacji, jaka jest kość zainstalowana na tym Alcor MP. Teraz tylko by było kwestią. Start, status, stop. No dobra, tym programikiem tutaj chyba za bardzo nie zdziałam nic więcej. Bardzo dobra informacja, że wykrywa te 32 giga tej pamięci. Także ja robię pauzę i idę sobie dalej tam modzić. Może coś mi się uda wymodzić. Dobra, słuchajcie, ja powoli kończę. Głowa już mi od tego boli, kurde, kombinowania. Powiem wam tak. Uruchomiłem teraz Alcora MP wersję jakąś 16. No jak widzicie, wykrywa tą pamięć. H27, coś tam, razy 2. Nie wiem, o co chodzi. 32 giga. Inaczej. Jeżeli wejdę w setupa, to popatrzcie, co się dzieje. Mamy tego Hynixa. Flash typ. Hynix. W ogóle mamy nawet, jeżeli chodzi o tą kość, to mamy 2B8R. Raz, dwa, trzy, 4, 2B, DG8, T2, popatrzcie się, aż mamy 5 chyba, raz, 2, 3, 4, 5 rodzajów tej pamięci. No i spoko, tylko dlaczego ja nie mogę, kurde, go jakoś sformatować? Full scan level 2, full scan level 1. Nie wiem. Być może ktoś ma pojęcie, jak tego używać. Channel. Single channel, dual channel. Flash typ manual selection. No dobra, kliknę OK. Please select flash num. Flash num. Flash number 1. Cicho dam OK. No i teraz patrzcie, co się będzie działo, jak nacisnę start. No support flash error. Bad block 0 na 0. Nie wiem, może jest uszkodzona ta kość? No ale wykrywa 32 giga. Także... co tu zrobić? Czy zrobić zakończenie z wlutowaniem tej poprzedniej i zobaczyć, czy pendrive w ogóle ożyje i poczekać po prostu na te z AliExpressa, aż przyjdą. No bo powiem wam, że tak przekulkowywanie czterech kości pamięci, ale nie, myślę, że ta kość jest dobra, tylko nie wiem, dlaczego występuje ten błąd. 30500. Musiałbym sobie poszukać jeszcze może w internecie, co ten błąd oznacza. Albo wejść na stronkę defru i poszukać tam coś z Alcora. Jeszcze nie, jeszcze się nie poddaję, jeszcze poszukam. A jak nie, to zakończę ten filmik nagraniem z przywróceniem tej kości, którą wylutowałem. To też będzie niezła zabawa, tak na marginesie. Także na chwilę pauza. Dobra, słuchajcie, patrzcie na to. Na stronie USBDF macie tego Alcora i kuźwa, tych wersji jest tyle, że to głowa boli. Classic Edition i zaczyna się od wersji 6. Leci w dół. Dopiero gdzieś tam SNL. To jest ta moja jakaś taka wersja właśnie. 6989 SNL.
SNL jeszcze tu jest, SNL tu, aż do wersji 16. Osiem dziewięć SNL. Tutaj się ciągnie SNL. Osiem dziewięć SNL. Ja pierdzielę, jest tych wersji, patrzcie się. I teraz najlepsze, teraz zaczynają się wersje do ED3, SanDisk, Toshiba, TLC. Od wersji 10 do wersji 12. I teraz ED3C, TLC. Tu też, kurde, Samsung, TLC. Chyba dla Samsunga kości. Jak tu nie znajdę nic, to po prostu nigdzie już nie znajdę. I popatrzcie się, tu macie MLC16K Page. I co w ogóle tutaj ten pisze? Bo nie rozumiem, trzeba sobie przetłumaczyć. Zaraz zobaczymy. MLC. No tłumacz, no. Został wydany na krótki czas, ze względu na to, że ta edycja również została wycofana z obiegu. W przypadku nowszych pendrive'ów używamy dystrybucji Classic. Aha. Czyli po prostu dla MLC to już zostało zaprzestane i tamta wersja Classic obsługuje już chyba wszystko. Advanant. I tu mamy taką ciekawostkę, bo można używać, patrzcie, mod 64 giga. Oj kurde, chyba iPhone'a rozbiorę. Piątkę, 5S. Jeszcze sobie tylko przetłumaczę, o co chodzi z tym. Muszę... Wersja dla iPhone'a, ale nie, to nie będzie mi pasowało chyba z tym pendrive'em. Edycja specjalna dla pamięci flash Hynix Enant. Advanant w obudowie LGA60 używanej w smartfonach Apple iPhone. Dokładniej te wersje są przeznaczone dla kładów flash serii H2J. H2J? Nie, ja mam tutaj H27. Czyli to nie jest to. Czyli musiałbym mieć coś takiego w iPhone'ie, żeby sobie móc sflashować jakiegoś tam Alcora z tymi. To już odpada. Tutaj w ogóle też jakieś jeszcze inne. Only for H987. Samsung. Toshiba. Hynix. O! Tu będzie to Hynix. Dobra, to sobie to pobierzemy za chwilkę. Zrobię tylko malutką pauzę. Dobra, lecimy dalej. Strasznie wolno, kurde, pobiera. Z tego defru USB def. Defru. Dobra, tutaj znalazłem coś dla Hynixa 20 mm. O, U69. Popatrzcie, jeszcze tutaj też mamy Hynixa 13. 06. Dobra, to sobie też pobiorę. Słuchajcie, lecimy dalej. Alcor. AU6998. Tutaj mamy dla 698SN. Ja tych wersji syję, że to naprawdę, żeby to skumać, to jest masakra. USB defru. Dobra. I tutaj są komentarze jakieś, tak? O, popatrzcie. Pasywny flashpadze. Tutaj on coś pisze. No, Hynixa. Flash code ID. Hynix. Co on tu napisał? Ciekawego. Przetłumaczmy sobie to. Długi filmik będzie, bo to jest taka rozkmina, że ja pierdzielę. Głowa boli. Słuchajcie, już serce dzięki podniosłem wspomniane za pomocą programu Alcor MP. Oto raport. Mass Storage Flash Disk Flash ID Hynix H27.
Oja, szukamy tego Alcora. Może da linka jeszcze. Channel. Razy 2, channel razy 1. Flash ID mapping. 16 giga. Będzie w ogóle rozkmina jak... Jak co? Jak tylko Alcor obsługuje maksymalnie 16 giga. Dobra. Alcor 13. Coś tam, coś tam, tak? Ok, ja robię na chwilę pauzę. Widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie. Jest 22:22. Ja sobie daję dzisiaj siana. Wlutowałem tutaj z powrotem ten układ, co był, czyli MT29, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Jeszcze, żeby sobie sprawdzić teraz tym programem do flaszowania, znaczy do sprawdzania pamięci USB. Zaraz go uruchomię i zobaczymy, co teraz wykryje. To był program, gdzie to jest? Gdzie ja mam w ogóle dyski? Chwila. Ok, to był program Get Flash Info. Zobaczymy, co teraz nam pokaże. No i wykryło już ten, co był wcześniej włożony. MLC, Memory Type. Jakby ktoś wiedział, jak zaprogramować z tym Hynixem, to będę bardzo wdzięczny. Być może nie można, być może ta kość była uszkodzona. Trudno powiedzieć. Ja przywracam tego pendrive'a. Flash CE 1. Ale popatrzcie się. 0 bajtów nie wykrywa. A powinien mieć 16 giga. Dobra, tak czy siak ja na dzisiaj kończę. Nie mam już siły się z tym męczyć. I napiszę potem w opisie filmu, czy mi się udało. Bo teraz przyznam szczerze, że na pałę wlutowałem ten stary. Bez przeklukowania i tak dalej. Być może coś tam jest nie tak. Ale ja już na dzisiaj kończę, także to było na tyle. Tak jak mówię, jak ktoś ma doświadczenie, ale wykrywa memory type MLC. MT, Mikrona, AB, czyli trzeba by było teraz sfreshować tego kontrolera tą wersją. Dobra, tak czy siak kończę, już i tak jest nagrywane długo, także trzymajcie się, pozdrawiam.